Ostatni upalny weekend lata należał do pasjonatów maszyn rolniczych. W podpoznańskich Bednarach odbywało się agroshow. Na tę jubileuszową 20. międzynarodową wystawę rolniczą firma Kubota przywiozła pokaźną liczbę nowych modeli ciągników i innego sprzętu. Na tegoroczną wystawę przywieźliśmy ogromną liczbę nowych modeli. Tak naprawdę większość gamy rolniczej, którą oferujemy na polskim rynku, uległa w tym roku zmianie. Mamy te przede wszystkim ważny dla nas model i długo oczekiwany, to nowa seria M4002, czyli ciągnik o mocy 66 i 74 konie, który stanowi rozwinięcie znanych na naszym rynku i docenianych modeli 60-60 i 70-60. Tutaj bardzo wyraźnie widać, że Japończycy cały czas, tworząc nowe modele, kierują się zasadą Kaizen. To tajemnicze słowo oznacza dążenie do doskonałości poprzez stały rozwój. I tak naprawdę po raz kolejny przy zmianie generacji modeli Kuboty bardzo wyraźnie widać to, że Japończycy wolą ewolucję, a nie rewolucję. Mamy przede wszystkim o wiele większą kabinę, która oferuje miejsce dla dwóch osób i dlatego w opcji dostępny jest fotel dla pasażera, tak zwany instructor seat. Co będzie wyróżniało nową serię M4 w porównaniu do poprzedniej serii M60? Po pierwsze, duża, przestronna kabina homologowana na dwie osoby. Rewers elektrohydrauliczny. W poprzedniej wersji mieliśmy rewers hydrauliczny. W nowej serii M4 japońscy inżynierowie postawili ogromny nacisk na to, aby maksymalnie dostosować środowisko pracy operatora do zmiennych tak naprawdę warunków pracy, dzięki czemu też otoczenie jest bardziej intuicyjne, pojawia się więcej funkcji, między innymi pamięć obrotów. Operator jest w stanie zaprogramować sobie dwie dowolne wartości obrotowe silnika. Seria M4 ma zwiększony udźwig tylnego tuzu o 200 kg. W ciągnikach serii M4 pojawiają się nowe możliwości, między innymi możliwość rozbudowania przekładni. W modelu M4072 mamy możliwość rozbudowania przekładni do 36 przełożeń zarówno do przodu, jak i do tyłu. Jeszcze jedną ważną dla nas nowością, bardzo istotną dla rynku polskiego, jest model L251. Czyli następca znanego i bardzo cenionego na naszym rynku modelu L5040, który u nas nad Wisłą stał się jedną z ulubionych maszyn klientów sadowniczych. Udało się utrzymać bardzo prostą konstrukcję silnika. Wyszliśmy po prostu z segmentu mocy, dla którego wymagane było już sprostanie kolejnym normom emisji spalin, dzięki czemu nadal możemy zaproponować ciągnik bardzo prosty z pośrednim wtryskiem paliwa o niesamowitej kulturze pracy. W nowej serii L2 pojawia się większa kabina dzięki temu, że obniżyliśmy błotniki o 7 cm, zyskaliśmy więcej przestrzeni dla operatora. To, co nie zmienia się w przypadku Kuboty, to przede wszystkim niezawodność. Ciągniki Kubota serii L2 pracują na jednostkach czterocylindrowych o pojemności 2,4 litra, generując tym samym moc 49 koni mechanicznych. Nie ma tutaj układu wtrysków wysokociśnieniowego, nie ma tutaj filtra cząstek stałych DPF, niesamowicie prosta mechaniczna konstrukcja ciągnika. W nowej serii L2 pojawia się nowa deska rozdzielcza, bardziej czytelna, więcej tak naprawdę informacji w stałym zasięgu wzroku operatora. Pojawia się nowe sterowanie sprzęgłem WOM-u, pojawia się TUS kategorii drugiej. Tapicerka w serii L2 jest całkowicie demontowalna, dzięki czemu dużo łatwiej, dużo prościej będziemy w stanie zadbać o czystość w środku w kabinie. To samo tyczy się kolejnej naszej nowości, czyli zmodernizowanej serii MGX, która teraz nosi oznaczenie MGX4. I obejmuje maszyny od 104 do 143 koni mocy. Podobnie jak w poprzedniej wariancie, czyli w MGX3, mamy do czynienia z dwoma silnikami o pojemności 3,3 i 6,1 litra. To samo można powiedzieć również o naszej największej nowości, czyli o największej pod względem rozmiaru. W modelach serii M7002, które zastępują już znaną na polskim rynku od kilku lat serię M7001. I tu mamy do czynienia
podobnie jak w poprzednim wariancie, z modelami od 130 do 170 koni mechanicznych mocy. Kubota zajmuje silną pozycję na polskim rynku pojazdów komunalnych. Jesteśmy już bardzo rozpoznawalną marką, charakteryzujemy się bardzo wysoką jakością. Rynek odebrał nasz produkt bardzo dobrze. Z drugiej strony mamy jedną z najszerszych gam na rynku. Mamy ciągniki od 12 do 60 koni w gamie komunalnej i w tej gamie jest aż 5 serii traktorów, także praktycznie w każdym poziomie mocy jesteśmy w stanie zapewnić rozwiązania dla klienta. W tym sezonie mamy kilka nowości. Najważniejsza dla nas to rozwinięcie serii BX. Będziemy oferowali od najbliższych tygodni serię BX o mocy 26 koni. Do tej pory była to tylko 23-konna wersja. Teraz, tak jak wspominam, 26-konna wersja. A oprócz tego seria L1 i L2. Przede wszystkim model L1 42.1, model ciągnik o mocy 405 koni. I nasza najważniejsza nowość L2 62, model o mocy 60 koni. Niestety jeszcze tutaj go nie zaprezentowaliśmy, ponieważ pierwsze jednostki płyną z Japonii, ale ten debiut już zaplanowaliśmy na miesiąc. Październik. Oczywiście bardzo szeroka gama jak zawsze, oczywiście kosiarki, oczywiście pojazdy uniwersalne RTV. Oprócz tego no, chyba najważniejsze, że doskonałe finansowanie fabryczne, które również mamy w swojej ofercie. Zrobili duży krok do przodu, próbujemy z konkurencją walczyć, no, nowe trendy już wprowadzili. No, sprzęt jest bardzo dobry w każdym razie. Bardzo fajna oferta, od bardzo małych maszyn po duże. Także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Tegoroczne nowości firma Kubota przedstawiła także na konferencji prasowej. Marka Kubota jest trzecim producentem na naszym rynku, na rynku polskim. W ubiegłym roku mieliśmy 10% udziału rynkowego, w tym momencie mamy ponad 11% udziału rynkowego. W tamtym roku, jeżeli chodzi o nasz udział rynkowy, to powiedzmy spełniliśmy nasze wewnętrzne oczekiwania koncernu i zajęliśmy to miejsce, dzięki któremu mieliśmy te ponad 10% udziału rynkowego. Natomiast stały rozwój sieci sprzedaży, cały rozwój naszych dealerów, rozwój serwisu spowodował, że dzisiaj oczywiście nowe produkty i produkty, które spełniają oczekiwania rynku, spowodowały, że dzisiaj ten nasz udział rynkowy jest wyższy. Na dzień dzisiejszy pracujemy z 16 dealerami, którzy mają dostęp do ciągników rolniczych marki Kubota. To jest 16 firm dealerskich, które w całym kraju mają rozsianą sieć oddziałów w liczbie 42. Także dzisiaj nasi klienci mają bardzo dobry dostęp do zarówno produktów marki Kubota, jak i zarówno do serwisu. Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AgroShow wzbudza ogromne zainteresowanie. W tym roku przez 4 dni odwiedziło ją około 150 tysięcy zwiedzających.